Wino-Wrocławskim magazynie miejskim wita Państwa Artur Kisielewicz. Co dziś zobaczymy w programie? Konferencja prasowa. Mecz Noteci. W sali kominkowej Inowrocławskiego Ratusza odbyła się konferencja prasowa. Poruszono na niej dwa tematy. Pierwszy z nich dotyczył projektu budżetu Inowrocławia na ten rok. Drugi podwyżek opłat za wodę i ścieki. Fragment dotyczący podwyżek wody wyemitujemy w środę 17 stycznia. Dzień dobry, witam Państwa na konferencji prasowej w Urzędzie Miasta Inowrocławia. W konferencji bierze udział pełniący funkcję prezydenta miasta Inowrocławia Wojciech Piniewski, skarbnik miasta Inowrocławia Dorota Rutkowska i prezes przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji Stanisław Kowalewski. Dzisiaj poruszymy tematy bieżące i temat związany z budżetem na 2024 rok. Proszę o zabranie głosu pana prezydenta. Szanowni Państwo, witam wszystkich bardzo serdecznie. Konferencja była planowana z tematem budżet. Obecność pana prezesa wyniknęła z zainteresowania i z pewnych nieprawd, jakie się pojawiły wokół taryf na wodę i to będziemy o tym mówili za chwilę. Natomiast budżet miasta, sprawa kluczowa. Ja nie pamiętam, by budżet był w Inowrocławiu uchwalany tak późno, bo sesję budżetową planujemy 29 stycznia. Komisje zaczynają się od poniedziałku. Wszystkie komisje Rady Miejskiej będą ten budżet opiniowały i mam nadzieję, głęboko w to wierzę, że zaopiniują pozytywnie i do tego uchwalenia pod koniec stycznia dojdzie. Wyniknęło, jak wiemy, to z sytuacji też nietypowej i odmiennej od tego, co było wcześniej. Po raz pierwszy mieliśmy oto taką sytuację, że projekt budżetu przygotowywał pan prezydent, wówczas jeszcze pan prezydent Ryszard Brejza ze swoimi zastępcami, z panią skarbnik oczywiście, ale zakończył te swoje prace 15 października. Następnie pod koniec listopada mamy tutaj pełniącego funkcję prezydenta pana Marka Sławińskiego, który ten budżet analizował, sprawdzał. No długo to trwało. W każdym razie w tym czasie od 28 listopada, gdy został zatrudniony, to projekt budżetu podpisał dopiero 19 grudnia. Zatem nie było już żadnych możliwości, by projekt budżetu trafił do Rady Miejskiej w grudniu, bo dopiero po podpisaniu mógł zostać przesłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej i do przewodniczącego Rady Miejskiej. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej wpłynęła kilka dni temu. Komisje zaczynają się teraz i projekt podpisany przez pana Marka Sławińskiego trafi na sesję styczniową i aktualnie pełniący funkcję prezydenta będzie ten projekt bronił, będzie ten projekt przedstawiał jako projekt dla miasta niezwykle ważny. Nieco bliżej o tym projekcie powie pani skarbnik, pani Dorota Rutkowska. Projekt budżetu miasta Inowrocławia na rok 2024 został przyjęty zarządzeniem pełniącego funkcję prezydenta miasta Inowrocławia dnia 19 grudnia 2023 roku i przekazany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy oraz Biura Rady. Projekt ten zakłada dochody w wysokości prawie 417 milionów złotych oraz wydatki w kwocie ponad 418 milionów złotych. Wzrost w stosunku do uchwalanego budżetu na rok 2023 to jest ponad 10%. Wynik budżetu to deficyt w kwocie prawie 2 miliony złotych. W projekcie na rok 2024 zapewniono środki na funkcjonowanie oświaty w łącznej kwocie prawie 136 milionów złotych przy subwencji oświatowej w wysokości ponad 77 milionów złotych. Środki własne to kwota ponad 59 milionów złotych. Zapewniono środki na dofinansowanie komunikacji miejskiej ponad 14 milionów złotych oraz na bieżące utrzymanie dróg. Na ochronę zdrowia, w tym na realizację programu profilaktyki, rozwiązywania problemów alkoholowych, organizację forum ratownictwa medycznego, realizację programów i akcji prozdrowotnych. Zagwarantowano środki na funkcjonowanie środowiskowego domu samopomocy, domu dziennego pobytu,
żłobków, finansowanie pobytu mieszkańców w domach pomocy społecznej, wypłatę dodatków mieszkaniowych, zasiłków stałych oraz świadczeń rodzinnych. Zapewniono środki na gospodarkę odpadami, utrzymanie zieleni, funkcjonowanie zakładu robót publicznych oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz Kujawskiego Centrum Kultury. Na inwestycje w roku 2024 zabezpieczono kwotę ponad 30 milionów złotych. Głównie na kontynuację zadań rozpoczętych oraz na nowe inwestycje, zwłaszcza przy zewnętrznym finansowaniu. Planowana jest przebudowa dróg, budowa chodników, ścieżek rowerowych oraz budowa parkingu przy ulicy Wierzbińskiego przy dofinansowaniu ze środków Polskiego Ładu. Przeznaczone środki na te zadania to kwota ponad 8 milionów złotych. Z zakresu gospodarki mieszkaniowej planowana jest modernizacja budynków przy ulicy Staszica, Solankowej, Marulewskiej. Tutaj zabezpieczono kwotę w wysokości 500 tysięcy złotych. Na modernizację monitoringu miasta kwota 100 tysięcy złotych. Zaplanowano również środki wysokości 1 600 000 złotych na inwestycje w ramach programu Maluch Plus w żłobku Bajka i Maja. Z zakresu gospodarki komunalnej inwestycje za ponad 17 milionów złotych. Tutaj kontynuacja zadania, poszukiwanie i rozpoznanie złoża wód termalnych przy dofinansowaniu zewnętrznym oraz budowa oświetlenia ulicznego, rewitalizacja miasta. Z zakresu kultury fizycznej i sportu prawie 3 miliony złotych planujemy przeznaczyć na modernizację basenu Delfin i hali widowiskowo-sportowej. Tu środki z dofinansowanie zewnętrzne. Projekt budżetu został zaopiniowany pozytywnie przez Regionalną Izbę Obrachunkową i planowane jego uchwalenie jest na 29 stycznia bieżącego roku. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Pani Skarbnik, Pan Prezydent może coś jeszcze dopowiedzieć. Szanowni Państwo, też momencik tylko tam. Te techniczne takie istotne rzeczy. Zdajemy sobie sprawę z tego, że budżet będzie uchwalany późno, pod koniec stycznia, ale jeszcze bardziej zdajemy sobie sprawę z tego, że jak każdego roku ten budżet będzie z pewnością zmieniany, bo to jest projekt, to jest plan finansowy na rok 24. A istotą planu jest to, że plan ulega zmianie tak, jak zachodzą okoliczności wymuszające zmianę planu finansowego, czyli budżetu. Budżet jest przygotowany, prace nad budżetem zaczynają się od połowy roku tak naprawdę, ubiegłego roku, czyli one były oparte o realia finansowe z roku 23. I jasno sobie trzeba powiedzieć, nie kryje. Takie jest oczekiwanie mieszkańców, ale takie jest oczekiwanie chyba również samorządów, że polityka wobec samorządów będzie inna. Stopień finansowania zadań publicznych, samorządowych też będzie inny i mamy naprawdę dużą nadzieję, że zmiany w tym budżecie nie będą polegały tylko na dopisywaniu zadań, które nam się nagle będą pojawiały, ale również na uzupełnieniu kwot po stronie wpływów, że będą pojawiały się środki, o których przedstawiciele rządu wielokrotnie mówili, choćby zmiana sposobu naliczenia subwencji, którą otrzymują samorządy, czy fundusz wyrównawczy, tak naroboczo nazywany, który byłby swego rodzaju rekompensatą dla takich miast jak Inowrocław, które no, nie były jakimś tam specjalnym beneficjantem, żeby nie powiedzieć mocniej, że były pomijane, były wielokrotnie ignorowane przy dystrybucji środków finansowych w poprzednich latach. Liczymy na to bardzo mocno i mam nadzieję, że rok 24 pozwoli odczuć tę istotną różnicę. Natomiast cieszę się, że te wszystkie zadania, o których mówiła pani skarbnik, mają swoje pokrycie w finansach, zostaną sfinansowane od tych największych zaczynając, czyli najpoważniejszy wydatek, tak jak słyszeliśmy, oświata. W każdym samorządzie oświata jest praktycznie tym największym wydatkiem. Inwestycje niestety nie w takim zakresie, jakbyśmy chcieli, ale to wynika tylko z ograniczonych możliwości finansowych. Liczymy na to, że będą one większe. Cieszymy się też, że udało się zwiększyć kwotę dla organizacji pozarządowych o 100 tysięcy i też mogę powiedzieć, że zakładamy
ogólnie, że ta kwota przeznaczona na wspieranie stowarzyszeń sportowych, klubów, organizacji działających w sferze kultury, pomocy społecznej będzie regularnie zwiększana, bo aktywność społeczeństwa jest olbrzymia i aktywność tych stowarzyszeń jest wielka, natomiast środki chcielibyśmy, aby również były adekwatne do tej aktywności. Noteć pewnie wygrywa z MKK Gniezno i pozostaje liderem grupy A drugiej ligi koszykarzy. W 17. kolejce rozgrywek w Inowrocławiu zmierzyły się pierwszy i czwarty zespół w tabeli. Noteć lepiej weszła w mecz i uzyskała kilkupunktową przewagę. Po pierwszej połowie przewaga gospodarzy wynosiła już 17 punktów, ale trzecią kwartę goście wygrali 19-10 i trener Hubert Mazur musiał posłać do boju swoich podstawowych graczy, żeby uratować wygraną. Ostatecznie Noteć wygrała 80-67, ale trzeba przyznać, że zwycięstwo nie przyszło łatwo. Trenerze, no kibice mieli okazję zobaczyć bardzo zacięte spotkanie. Jak trener oceni ten mecz? Przede wszystkim gratulacje dla zwycięzców. Kiepsko weszliśmy w pierwszą połowę. Nie mogliśmy złapać takiego rytmu grania. Trochę chyba nas przytłoczyła ta skuteczność na początku zespołu gospodarzy i to tak nam obcięło skrzydła. Na drugą połowę byliśmy zdecydowanie agresywniejsi, nie przegrywaliśmy tyle pojedynków. Pozwoliło nam to wrócić do meczu. No szkoda, że w takich ważnych momentach gdzieś tam nam jeszcze z 2-3 rzuty nie weszły, bo jakby się zrobiło tak około 4-5 punktów, to wydaje się, że tak naprawdę mogłoby się jeszcze wszystko tutaj wydarzyć. No, tam mieliście takie dwa powroty właściwie po tej fali punktów. No, też wam się udało wrócić. Dobrze też wszedł zawodnik taki trochę z dalszej rotacji, Kozłowski, który trafił kilka ważnych trójek. Zgadza się. Artur to jest strzelec. No, tak czasami bywa, że jak zawodnik wchodzi i mu jeden rzut wpadnie, to później już prawem serii czuje swoją pewność i lepiej to wychodzi. Co do takiej kwestii jeszcze samego przebiegu spotkania, to na pewno zadecydowała też taka przewaga doświadczenia zespołu z Inowrocławia. Mamy młody zespół, tak głównie złożony z wychowanków naszego gnieźnieńskiego klubu. Także ja się bardzo cieszę, że mogli złapać atmosferę dobrego meczu i łapać kolejne doświadczenia. No młodzi, ale też trzeba powiedzieć, że macie w tym sezonie graczy wysokich i tak za bardzo Noteć pod koszem nie mogła sobie za wiele pozwolić. No zgadza się, patrzę na statystykę zbiórek, bardzo, bardzo porównywalna. Mieliśmy, mówię, w pierwszej połowie zwłaszcza problemy z powstrzymaniem takiej gry 1-1 na low poście, czy to Harrisa, czy Groda w pewnym momencie. W drugiej połowie już to funkcjonowało lepiej. No, podjęliśmy walkę, przyjechaliśmy tu walczyć, walczyliśmy ile mogliśmy. No, szkoda, że nie udało się zwyciężyć, no ale cóż, no, gospodarze byli dzisiaj jednak lepsi. A już tak w ogóle jakby spojrzeć na te rozgrywki, mamy za sobą 17 kolejek, ze wszystkimi już graliście. Kto się tutaj wydaje głównym faworytem? Na pewno zespół z Inowrocławia, mocne zespoły z Łodzi, bardzo mocny zespół z Torunia, który teraz jeszcze wzmocnił się dwoma zawodnikami, zresztą jeden tutaj przetransferowany, Damian Szczepanik z Inowrocławia. Także te trzy drużyny na pewno to będą takie zespoły, które mają ambicje i podstawy do tego, aby bić się o najwyższe cele, ale myślę, że pozostałe drużyny wcale nie odpuszczą. To nie jest to, że inni wyjdą na parkiet i od razu się poddadzą. Jest jeszcze kilka drużyn, tak jak my, młodych, którzy chcą coś udowodnić i trochę nosa uczyć i sprawić jeszcze jakąś niespodziankę. No na to liczymy, że zespół z Gniezna nie odpuści i jeszcze pokona zespoły na przykład z pozycji 2 i 3. Będziemy walczyć. Do każdego meczu przygotowujemy się indywidualnie. Nie podchodzimy do spotkania jadąc z założeniem, że mamy go rozegrać. Jesteśmy z góry skazani na porażkę. Dzisiaj też przyjechaliśmy. Celem było zwycięstwo. Nie udało się. Robiliśmy co mogliśmy. Troszeczkę też nam mimo wszystko sędziowie dzisiaj uważam nie pomagali. No ale to już jest temat na szerszą dyskusję. No ale walka była i kibice mieli okazję po takich meczach, gdzie Noteć wygrywała 50 punktami, no zobaczyć mecz walki. No wydaje mi się, że tak, no doprowadziliśmy do momentu, że trener gospodarzy też już mu troszeczkę tętno poszło w górę, nie mógł skorzystać z jakiejś szerokiej rotacji, wpuścić sobie zawodników drugoplanowych, tak naprawdę kluczowe momenty meczu utrzymywał swoich podstawowych zawodników, no to też było świadectwo, że do końca jednak nie czuli się pewnie w dzisiejszym spotkaniu. Powodzenia w kolejnych meczach, trener MKK Gniezno, Arkadiusz Konowalski. Dziękuję bardzo.
Najwięcej 18 punktów zdobył Jakub Dłoniak, 16 Piotr Robak, a 14 Michał Samolak. Michał, jak ocenisz to spotkanie, bo to był taki mecz z drużyną z czuba tabeli po takich zwycięstwach ogromną ilością punktów. Dzisiaj trzeba było wydrzeć tą wygraną. No tak, no w tych meczy takich naprawdę na styku będziemy mieli niewiele w tym sezonie, więc trzeba naprawdę być skoncentrowanym, szczególnie z takimi rywalami jak Gniezno. Chłopacy naprawdę byli przygotowani do tego meczu, na nas. No ale co, no wyszliśmy również, nasza drużyna bardzo dzisiaj zmotywowana, również byliśmy przygotowani, sztab nas przygotował do tego, wszyscy byli zawzięci do tego, żeby ten mecz wyciągnąć i mamy to. No jak tylko ta motywacja troszkę spadała, to drużyna z Gniezno tak dwukrotnie zbliżała się, ale wtedy ponownie odskakiwaliście. No tak, no Gniezno ma naprawdę już doświadczonych zawodników, którzy w tej lidze są od lat, młodych zawodników, którzy szarpią i to, co tak naprawdę nie mogliśmy tak naprawdę na sekundę się rozluźnić w tym meczu, no tak jak wychodziło, chwila rozluźnienia i od razu przeciwnik był w grze, więc no ale wytrzymaliśmy to i dociągnęliśmy to zwycięstwo do końca. Na twojej pozycji też ta rotacja się powiększyła, bo doszedł Olek Filipiak, który tak powoli będzie wchodził, ale to chyba was jeszcze bardziej motywuje do dobrej gry. No tak, no, jak pan zobaczy nas na treningu, to jest cały czas gdzieś tam między siebie szarpiemy, nie ma odpuszczania. Ja się cieszę, że Olek jest, że mogę się od niego uczyć, bo to jest również bardzo doświadczony zawodnik i no, tylko mogę czerpać korzyści na tym i rywalizować razem z nim. I tyle. To był mecz, tak jak powiedziałeś, jeden z tych nielicznych z czołówki tabeli. Teraz macie mecze w Bydgoszczy i podejmujecie drużynę z Gdyni. No, to zadanie to też chyba nie stracić koncentracji. Oczywiście, na każdy mecz musimy wychodzić skoncentrowani, bo jak wiele razy się okazało, nawet te zespoły młodzieżowe potrafią grać w koszykówkę i nastawiają się na nas. I absolutnie nie możemy na chwilę stracić koncentracji. W każdym meczu podchodzimy zmotywowani w 100%. I mecz po meczu dążymy do naszego celu. A cel to jest oczywiście wygrać i najlepiej nie przegrać już do końca rozgrywek. Tak jest. Każdy mecz po kolei przygotowujemy się, nie myślimy co na razie, co będzie. Każdy mecz po kolei przygotowujemy się i wygrywamy. I tyle. Powodzenia, Michał Samolak. Dziękuję bardzo. Warto też odnotować 13 zbiórek i 10 punktów Darela Harrisa i pierwszy od kilku miesięcy występ przed własną publicznością powracających do formy Mikołaja Groda i Aleksandra Filipiaka. Teraz nasz zespół czekają mecze z zespołami z dolnej części tabeli. Wyjazdowe z Astorią Bydgoszcz i 24 stycznia domowy z Energą GAK Gdynia. To już wszystkie informacje w dzisiejszym magazynie miejskim. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.